Szanowni Państwo, dobiegła 7. kadencja Rady Miasta Malborka. Kadencja niełatwa, kadencja trudna. W tej kadencji zdarzyły się na pewno bardzo pozytywne wydarzenia i mieszkańcy miasta na pewno są przede wszystkim zadowoleni z tego, że staraniem, nie tylko moim, ale staraniem również burmistrza, a przede wszystkim stowarzyszenia MIŚ, które zabiegało wiele, wiele lat, ponad 20 lat, żeby powstał ten ośrodek, nasz środowiskowy dom samopomocy. Wreszcie się udało i to jest, wydaje mi się, największy sukces tej kadencji. Sukcesem na pewno też jest budżet obywatelski, choć wydaje mi się, że mało było takiej po prostu rozpowszechnionej wiedzy wśród społeczeństwa. Mam nadzieję, że w następnej kadencji ten budżet obywatelski będzie nie tylko większy, ale bardziej aktywnie będą nasi mieszkańcy brali w tym udział. Tak, myślę, że porażką to było to, że nie pozyskaliśmy żadnego znaczącego inwestora. Osobiście mi przykro, bo takich inwestorów próbowałem również sprowadzić tu do miasta. Niestety, może nie czas teraz na komentarze, kto zawinił, kto był winny. Ale wiem jedno, że w następnej kadencji musi być taka sytuacja, że burmistrz powinien się spotykać osobiście, jeździć i szukać tych inwestorów, bo ogłoszenia na stronie internetowej czy różnego rodzaju czasopismach nic nie dają. Dobrym inwestorem trzeba rozmawiać, trzeba go zapraszać do miasta, pokazywać dobre strony, tylko dobre strony i próbować go zainteresować, czy to gruntem, czy jakąś budowlą w Malborku. Myślę, że szkoda, że nie udało nam się pozyskać niestety dofinansowań na drogi. Szkoda, bo to byłaby naprawdę bardzo fajna sprawa, gdyby na przykład ulica Trzewska była wyremontowana z pomocą pieniędzy zewnętrznych, czy Słowackiego, które teraz remontujemy, a niestety musimy wyłożyć bardzo dużo pieniędzy z budżetu. Myślę, że nasze miasto zaczyna się robić miastem deweloperów, co widać. W mojej ocenie oczywiście to też są pozytywne strony, ale myślę, że najbardziej potrzebne nam są w Malborku, to są przede wszystkim miejsca pracy. Miejsca pracy, ludzie po prostu przychodzą niejednokrotnie, bo przychodzili w tej kadencji do mojego gabinetu i mówili o tym, że mają podstawowe wynagrodzenie. To nie pozwala im właściwie funkcjonować. Niestety wielu z nich wyjechało za granicę. Tam zdobyli często, wbrew własnemu wykształceniu, pracę, ale ta praca nie była adekwatna do ich wiedzy przede wszystkim i umiejętności. Być może, miejmy taką nadzieję, że w następnej kadencji część z tych osób wróci do miasta, ale my, jako urzędnicy czy burmistrz w następnej kadencji, musi im coś zaoferować. Smuci mnie, że w tej kadencji zakład gospodarki komunalnej, który wykonywał bardzo dużo inwestycji z wolnej ręki, w wielu wypadkach niestety nie sprostał temu. Myślę, że lepsze byłyby przetargi, co byłyby mniej to kosztowne, ale niestety w tej kadencji załamałem się wprost, kiedy zapoznałem się z sytuacją MZK. Ludzi, którzy tam pracują, znam osobiście, są to świetni fachowcy i mam nadzieję, że nowy burmistrz, nowa kadencja rady rozwiąże te problemy. Podsumowując, chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy licznie odwiedzali mój gabinet,
gabinet wiceprzewodniczącego Woźnego czy wiceprzewodniczącej naszej rady, pani Piątkowskiej. Radni pełniący dyżur tu w urzędzie mieli sposobność zapoznania się z kłopotami tych mieszkańców. Wydaje mi się, że większość tych spraw zgłoszonych przez naszych mieszkańców udało nam się pozytywnie załatwić. Mam wielką, ogromną nadzieję, że 21 października pójdziemy do wyborów jak największej ilości naszych mieszkańców. Zapraszam Państwa, bo to Wy naprawdę decydujecie o tym, kto zostanie włodarzem, ale kto zostanie i radnym, który będzie Waszą społeczność lokalną reprezentować.